Cześć, Daniel Omielańczuk dzisiaj w formie lepszej niż ostatnio. Dzień dobry. Uśmiechnięty, nasz misio kolorowy dzisiaj. Komorek dopisuje, tak? Byłeś mocny dzisiaj. Kto był mocny? Ty. Ja. No trochę byłem. Czyli jest forma na... Jest forma, bo już mam wagę startową, ważę 120 kg, widziałeś, równo. Potwierdzam, równo 120, dwa tygodnie... aczkolwiek po tym, co zjadłeś przed chwilą, już nie ma 120. Nie, ale jeszcze nie zjadłem, ze słodkie. Za słodkie. Za słodkie. Ale już jest 120, czyli dwa tygodnie przed walką mam wagę. Profesjonalista. To znaczy, że przy tej do walki nie zrobisz. Nie, no. Przestrzeliłeś z formą o dwa tygodnie. Tak, przestrzeliłem o dwa tygodnie z formą, więc na walkę będzie forma chujowa. Myślę, że nasi widzowie nie spodziewali się po tobie zbytnio więcej. Ja też nigdy się po sobie niczego nie spodziewałem, bo nigdy formy na walce nie miałem. Daniel Łódź, 8 czerwiec. Przede wszystkim tak. Cała promocja gali, tak naprawdę, w moim mniemaniu skupia się na trzech nazwiskach. Held, Omielańczuk, Strus. Na mnie? Nie. Czy jesteś gotowy promocyjnie tą galę unieść? Bo na konferencji, panie kolego, stypa. Stypa na ostatniej konferencji w waszym wykonaniu straszne. Ale jak przychodzicie, zadajecie nudne pytania, no to jak ma być nie stypa? Ty to już w ogóle się nie odzywałeś. No co ja mam się A co myślicie o jakiejś tam kurwa chujowej organizacji? A to nie ja zadałem to pytanie. No po co to gadać, bo w ten sposób promujemy to organizację, jak się o niej rozmawia, tak? Z każdą innej, patologię. Więc nie pytamy się o to, nie rozmawiamy o tym i cisza, tak? Dwa. Ile razy można na te same pytania odpowiadać? Co sądzę o moim sparing... z czym oponencie, jaki jest i w ogóle. I gadaj to w kółko, to jak ma być stypa? To już ludzie mogą sobie na pamięć. Tak, dobrze, ja jestem w dobrej formie, on jest mocny, albo ja mocniejszy. I w kółko to gadaj. Przecież wiadomo, nikt nie powie, że ma jakieś kontuzje, jakieś mikrourazy, srazy, biegunki i tak dalej. Może zacznij mówić takie rzeczy. Ale już nie mam, wczoraj miałem biegunkę bądź na pierwszy. Przykład. No i dlatego jest waga dzisiaj, no, ale ustaliliśmy. Ale dzisiaj już nie mam biegunki. I jutro nie będzie wagi. Zobaczymy. No. No. No i takie to było. Kupią ludzie bilety na to wydarzenie? Ja bym kupił. Na siebie, żeby zobaczyć kiepską walkę. Naprawdę? No nudna będzie, jak A zawsze. A słuchaj, 17 walk na gali. Co o tym sądzisz? Dużo. Dużo, no. Ale zobacz, dużo, ale nie ma przerw, tak? Nie ma. Bo na innych galach są występy, przerwy, reklamy i w ogóle. A tu nie ma. To prawda. Idzie ciągiem. To prawda. Czyli to tak naprawdę godzinowo się tak samo mieści, tylko masz więcej super walk, które sobie możesz obejrzeć, poza moją. Moja nie jest super. No nie będzie co oglądać, wiadomo. Da. Będzie 16 super, jedna kiepska. Generalnie podobno mieć przerwa w transmisji właśnie na twoją walkę. O, żeby ludzie mogli sobie zjeść. Zjeść, odpocząć iść do łazienki, cokolwiek. No właśnie. Idealnie, nie? Jak to jest dla zawodnika, Daniel? To mniej tego show, czym reklamuje się ACA obecnie, jest bardzo pozytywne dla zawodnika. Wychodzisz, tak. Walczysz, nie ma żadnych obowiązków praktycznie. Tak, to jest dużo fajniejsze. Bo wiesz, niektórzy różnie podchodzą do walki, jedni się stresują, coś tam. A tu masz spokój, masz, nikt cię nie zaprząta głowy, że musisz tu iść. W dniu walki do fanów, do sranów, do tego obowiązków 500, 900, kurwa milion. Tylko idziesz, jesz, idziesz sobie, odpoczywasz i robisz walkę, tak? I nic cię nie obchodzi. To jest dobre. Tak? Ale wiesz, co jest z tym złe? Co? No, popularność się nie buduje tak, jakby się budowała, gdyby to wszystko było. Popularność, kurwa, teraz wszyscy, zobacz, co z tego, że będzie popularność? Jakbym miał być popularny, to nie byłbym zawodnikiem, bo musiałbym siedzieć, robić zdjęcia na te, kurwa, media społecznościowe, Instagramy, żeby być super fajny, tak? No ale... Mój poziom sportowy teraz, bo jakbym sobie zapieprzał głowę tym wszystkim, że muszę takie zdjęcie robić, do tego jakoś sensację, myśl super, kurwa, wymyśleć, tak? Życiową najlepiej w ogóle i tak dalej, i do tego wstawić zdjęcie, no to już bym nie miał czasu na odpoczynek, nie miał czasu na trening. I poziom sportowy i tak mój jest kiepski, to jeszcze by był bardziej kiepski. Myślisz, że da się, tak? Myślę, że jeszcze da się. Zobaczcie, co Daniel przyniósł. Zielone, pasterskie skarpety. Zapłacił mi $1000. $1000 za te skarpetki. $1000 prosił mnie przez miesiąc. Czym zaskoczysz tym razem na ważeniu? Będą te skarpetki, które miałeś, a teraz już się zmieniłeś, ale te z takimi palczastami? Nie, z palczatki mam, bo są bardzo wygodne, bo kiedyś chodziłem dużo w butach tych 5 palców, które też są bardzo wygodne.
Więc zostały mi skarpetki, buty się rozwaliły, więc noszę skarpetki. Ogólnie są wygodne. No, no. No właśnie. Wiesz, że internety stwierdziły, że twoje skarpetki z żaróweczkami, które ostatnio miałeś podczas wywiadu, są hipsterskie. Nie są albo hipsterskie. Teraz na przykład, bo mi żona kupiła kilkanaście par takich... Ale ty się nie kupujesz tą żoną, no to krótkie. Powiedz jej, nie kupuj mi więcej hipsterskich skarpetek. Ale ona nie kupuje hipsterskich skarpetek, ona wie, że ja nie lubię takich. No to są normalne, normalne skarpetki, zobacz, to są stopki, bo mi patrz, stopa puchnie często, bo puchnie, bo jest rozpieprzona. I jakbym miał długie, tu by puchła, te zobacz, ładnie, nie ociskają, tak? Kostka cała, ładna, sobie odpoczywa. I co, to jest hipsterskie, zobacz, i piłeczka jest, i autko jest, i dolarek. I jakiś kurde rower, i rower z deszczem. No i tutaj możesz matematyki się nauczyć. X plus Y, widzisz. Nie, no bajka, dla mnie bajka. No. Jak się czujesz z tym, że 9 czarnych pasów zawalczy na gali ACA, a ty nie masz czarnego pasa? Ja mam niebieski. No. Ale mam na koncie kilka czarnych pasów. W MMA? I w MMA i w jiu-jitsu poddawałem. A? Tak, poważnie? No, a jak? Dobry jestem. Ale z jakiej wagi były te czarne pasy? Nieważne z jakiej wagi, ale czarny pas. Ja mam tylko niebieski i dwie belki. No to nie. Albo cztery, już nie pamiętam, ile mi Umiński dał. Po pijaku ci pewnie dawał, to i oba nie pamiętam. Nie, dał mi po trzeźwemu, uroczyście, bo wie, że mam bardzo dobre jiu-jitsu. Nie dałby mi, jakbym miał kiepskie jiu-jitsu. O której mniej więcej wyjdziesz do klatki? A skąd mam wiedzieć? O której mam masz na hali? Słuchaj, mam 2,5 tygodnia. Nie myślę w ogóle o walce. W ogóle. Ja mam co robić. Nie mam czasu myśleć o walce i zaprzątać sobie głowy. No bo bez sensu. W końcu nie jest twoja robota, co nie? No nie. Będę myślał, jak będę już na gali, jak się rozgrzeję, to wtedy wyjdę i sobie będę myślał. A czy trener już ci coś powiedział? Odnośnie przeciwnika, czy jeszcze nie? No powiedział, że dobrze boksuje. Dobrze boksuje. Robi odskok, doskok, więc my też robimy odskok, doskok, pełna prędkość i już. I wystarczy. Więcej nie potrzeba. Nie. To mi się podoba. Myślę, że wystarczy. Absolutnie. Walczyłeś w lutym, walczysz teraz w czerwcu. Czy już ma ICA wobec ciebie jakiekolwiek plany na przyszłość, już coś wiesz? Wiesz to, plany może i ma, ale jak się kontuzuje albo coś, no to... A kiedy ty się skontuzowałeś ostatni raz? Codziennie. No ale tak poważnie. Nie, no poważnie to też się kontuzuje, ale i tak trenuję. Głupi jestem, nie? No, no. Fakt niezaprzeczalny w ogóle. No właśnie, ale nie wybiegam w przyszłość sportową. Poza to walka. Po walce będziemy rozmawiali co dalej. Tak? Tak. Jasna sprawa. Myślisz, że będzie komplet na trybunach? Czy chciałbym, bo wiesz co, ACA jest fajną organizacją. Stawiają na, wiesz, dużo na dobre walki, na duży wysoki poziom sportowy, więc fajnie by było, jakby była duża frekwencja, jakby do nas częściej przyjeżdżali, to i my mamy gdzie wtedy walczyć. Zarabiamy pieniążki, chce się trenować, bo oni płacą fajnie, jakby dają powalczyć, więc jeżeli widz by się przekonał do nich, nie tylko do tych medialnych wszystkich gal i tak dalej, bo na niektóre to jest moda, wiesz, żeby się być, pokazać, tak, bo jest to w telewizji, no ale żeby też docenić poziom sportowy, no to by było mega fajnie. Nie chciałbyś, żeby ICA było w jakiejś telewizji polskiej? No chciałbym, bo to zawsze, wiesz, promocja dla nas, promocja dla nich, więc z tego co wiem, z Bajsandur mówił nawet to, rozmawiając z jakąś telewizją, więc nie wiem, czy od tej gali, ale od następnej, jak się klepią, to pewnie będą w telewizji. A wiesz, kiedy będzie następna gala ICA? Tak, mniej więcej w październiku. Tak? Tak. Fajnie, nie? No. Jakbym teraz zarobił, potem bym zarobił, to byś teraz zgarnął bonus, później zgarnął bonus, to byś nie musiał walczyć do końca życia. Tak? No. Dobra. Coś bym sobie kupił, nie? No. Psa trzeciego. Nie, no psa trzeciego nie, bo musiałbym kupić duże mieszkanie, najlepiej dom. Jakbym nie myślisz, miał dom... Nie myślisz o kupnie domu? Nie stać mnie. Dasz mi? A skąd ja mam ci dać, jak mnie nie stać? Kurde, na $1000 mnie zdarłeś za skarpety dziurawe? No widzisz, bo u mnie jest bida, więc musiałem od ciebie zedrzeć, a ty miałeś te $1000. Ja te $1000 pożyczyłem, człowieku. Tak, pożyczyłeś. Zaraz mi bocian będzie przylatywał. No. I oddaj, 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 będzie mi klekał. Sprzedaż psa. Chyba w życiu bym prędzej, kurde, nie wiem co sprzedał. Nie będę mówił na głos. Już mikrofon sprzedałeś. Mikrofon to mi zepsułeś i jeszcze no. Mi jesteś za niego winien. Tak. To ustalmy, to jest nagrane. Przed chwilą powiedziałeś, zgubiłem mikrofon. Ale ja go znajdę. Znaczy powiedziałeś, zgubiłem dla ludzi, normalnie przechlałem go na KSW, tak powiedziałeś. Nie, powiedziałem, że powiedziałeś, że go przechlałeś i sprzedałeś, tak.
No, mów. Oglądałeś KSW w ogóle 49? No tak, oglądałem cały. Jak ci się podobała walka Bedorfa z Grabowskim na przykład? Spodziewałeś się takiego rozstrzygnięcia? No wiesz, według mnie Bedorfa, Grabowskiego zatrudnili po to, że sobie w UFC nie poradził i żeby pokazać, tam sobie nie poradził, przyjdzie do nas i też sobie nie poradzi, dostanie. A to on im psikusa zrobił i wygrał. I to po fajnej walce. Po fajnej walce. Gdzie ja sądziłem, że to będzie najnudniejsza walka. Ja też przyznaję się uczciwie, że po ostatnich wydarzeniach, jak widziałem ich walki, że będzie katastrofa. Przyznaję się do tego. Myślałem, że będzie bardzo nudna, żeby jeszcze bardziej nudno walczyć ode mnie. A nie, zawalczyli, nie? No. Ładnie. Tak. A jaka ci się walka najbardziej podobała na tej gali? Znaczy, wszystkie mi się podobały, wiesz. Naprawdę mega fajne walki. Wiadomo, Michał serce do walki jak nikt inny, nie? Szkoda troszkę, bo Askam zaskakuje swoją fizycznością, wiesz, pomysłowością, no a Michał pokazał jak zwykle wielkie serce do walki. Były takie dwa momenty, że mi wydawało się, że Michał może to wygrać. A już go uwalił, no już wtedy liżałem sobie, mówię jest, już teraz go wystarczy zabić, a ten skurczybyk nie, był twardy, nie? A Michał robił przygotowania w American Kickboxing Academy, kiedyś chyba byliście tam we dwóch, mi się wydaje. No, ze dwa razy. Nie kusiło cię teraz przed walką na polecie, czy córki, psy, wszystko trzymać? Ja mam teraz obowiązki, nie? Więc te obowiązki mi nie pozwalają, wiesz, wyjeżdżać. Zresztą źle bym się czuł, jakbym zostawił z tym wszystkim samożonę, nie? No. Jestem odpowiedzialny. Skończyły się czasy, co? Chciałem mieć dzieci, więc teraz trzeba się opiekować. Nie trzeba, tylko chcę. No. Gdybyś miał przyznać bonusy komuś za KSW, komuś przyznać? Ciężko przyznać, bo było dużo fajnych walk, więc... Ja nie jestem od tego i rozkminiania, bo co mi to da, że będę przyznawał. To nie moje pieniążki, nie stać mnie, że rozdawał. Pasuje ci to, że ostatnio ciągle walczysz w Polsce? No, i blisko domu jeszcze to jest eleganckie, nie? Wsiadasz sobie w samochód, jedziesz 20 minut do, wiesz, robisz robotę, wracasz, jesz, idziesz spać. No dużo zawodników lubi podróżować jednak, walczyć. Ale wiesz co, ja już podróżowałem tyle lat, tak? Zwiedziłem kawał świata i teraz jest mi z tym dobrze, że nie muszę nigdzie jeździć. Nie? Wszystko u ciebie poza tym ok? Bo ostatnio byłeś przemęczony. Dzisiaj wydajesz się już taki... Nie, no bo dzisiaj się wyspałem, ale ogólnie to, że spałem i cię budzik wyłączyłem i dalej spałem. Często opuszczasz na przykład treningi ostatnio przez obowiązki rodzinne? Nigdy. Nieprawda. A kiedy nie byłem? A wtedy, kiedy myśmy nagrywali. Kiedy nagrywać mieliśmy? Nie przyszedłem? Raz? No, nie wiem, nie pamiętam. No, może kiedy, z raz nie byłem. Taka sytuacja. No ale jak trenuję tyle lat, to raz mogłem nie być, nie? Kto tak powiedział? Nie wiem, tak mi się wydaje. Wszyscy mówią, że powinien czasami odpuścić. Ale bo to ci wszyscy mówią, żebyś sobie w ogóle odpuścił, a ty cały czas tutaj tak przychodzisz. No, uparty jestem, nie? No. Dobra. Kiedyś się obrażę na wszystkich i nie przyjdę. Trzymam za słowo. Czekamy na ten moment. No i co, Danielu? Powodzenia w Łodzi. Widzimy się w tym jakże pięknym mieście na gali Ejsy. Poczekaj, bo mi zaschło w buzi. Po treningu musiałem się napić. No. No właśnie. Zaproś może jakoś widzów szczególnie na galę. Zapraszam serdecznie wszystkich. Będą mega widowiskowe walki poza moją walką. Reszta będzie super rewelacyjna, więc serdecznie zapraszam. Amen. Pacierzu. A ty mówisz pacierz? Co? Nie. Mówisz. Dlaczego? Bo nie będę teraz się uzewnętrzniał, ale generalnie uważam, że masz... klepanie takich modlitw, tak wszyscy w kółko, nic nie wnosi. No. Ale byłeś ministrantem. Byłem. Żeby grać w piłkę w lidze ministrantem. Tak. Ja już wiem, masz teraz takie złe wspomnienie z tym okresem, nie? Nie. Tak. Nie. Coś było. Nie, ale dostałeś Pegasusa. U mnie był ksiądz normalny. Miał dzieci, wszystko okej. Okay. Ale Pegasusa dał. Nie. Bo wtedy Xboxów nie było. Pegasusa dostałem od chrzestnego. Był księdzem. Nie był księdzem. Okej. Okay. Nie, poważnie. No ale nie, teraz mówię. Nintendo dostałeś. Mój ksiądz akurat był w porządku. Na przykład ostatnio oglądaliśmy ten film, do którego raz mówisz pewnie o Stekielskich, tak? Oglądaliśmy z Anitą ten film ostatnio. I ona się pyta właśnie, czy jak ja bym nie znany, że coś było takiego, wiesz, w ogóle tam jakieś historia. Mówię, że nie, słuchaj, mieliśmy normalnego księdza, on miał dwójkę dzieci, normalnie gdzieś tam zmieszkał, żył z gosposią, normalny gość. W porządku. W porządku. I wtedy by byli normalni księża. Też jestem tego zdania. A tak niestety nie są normalni, bo troszkę dzięki temu mogą się ukrywać i idą sobie tacy niedobrzy. Tak?
No jakby mogli mieć rodziny, to by normalnie. Ja jestem tego samego zdania jak w Stanach. To jest zawód, tak. To jest pastor, ma rodzinę. Wtedy może coś o tej rodzinie mówić. A co ci ma może mówić koleś, który został zamknięty z innymi różnymi zboczeńcami w części, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu na kilka lat, a później wyszedł i żyje gdzieś poza Chrystem, znowu z tymi samymi ludźmi. Tak? Dokładnie, więc to jest głupie, ale to nie nasze. Nie nasz problem. A to ty poruszyłeś ten temat? Ja nie poruszałem. No jak nie? Nie. To ty zapytałeś, czy byłem ministrantem. No bo widać po tobie, że byłeś ministrantem, że u siebie coś już nie gra w tej głowie. Dobrze, że w twojej wszystko gra i trybi. Moi nie gra, bo mnie biją wszyscy po głowie. Jakby ciebie bili ciągle przez tyle lat po głowie, to byś był normalny? No tak. No, ja nie znam drogi do domu. Ja na treningi z psami przychodzę, żeby mnie odprowadzały do domu. Mam zaniki pamięci. No ale to chwalisz się czy żalisz? Żalę. Czym tu się kurwa chwalić? No nie wiem, że tak jesteś kurde fighter i tyle walczyłeś w życiu. Tak. Że aż do nogi do domu. A może to dlatego się przeprowadziłeś niedawno, po prostu jeszcze nie kumasz tego, no. No tak, 200 metrów mam do domu. No. Prosto drogą. Prostą, a czasami ci pewnie za 2 km schodzi, co? Nie, czasami zabłądzę to i dłużej, nie? Nie no, wrak człowieka, moje. Nie ma co go nie, oglądać. Już. Nie ma. Ja to nie po wiem. Co ze mną ciągle wywiady robisz? Jakie ciągle? Przychodzisz i tylko ze mną robisz wywiady. Nie, zrobiłem dzisiaj z Jankiem najpierw, później z Bajsa. Nie widziałem, żeby z Jankiem robił. Robiłem zanim jeszcze się pojawiłeś, pewnie nie mogłeś znaleźć drogi do klubu. Nie, szedłem z psami, więc mnie doprowadziły. No, tutaj nagrywałem w klatce najpierw z Jankiem, później z Bajsa. Ja się nie umawiam tylko... I co Janek mówił? Ja się nie umawiam tylko z tobą. Ale co Janek mówił? Że Daniel to... Że chujowy. Katastrofa. Tak jest. Już nic po nim nie będzie. Nie będzie. Mówi, że robi cię na sparingach jak chce. Tak mówił. No. Że już każdy cię teraz robi. Że już nawet plankton cię jedzie. Nie wiem, bo już wszyscy mnie biją, to ja nie pamiętam. Plankton już podobno cię robi na sparingach. Mówisz, nie przychodzi. Co? Nie, nic. Dobra, kończymy ten wywiad? Tak. A w ogóle zaczęliśmy? Czy już nie pamiętasz? O czym rozmawialiśmy? No przywitaj się z panami. Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, Daniel Omielańczuk przed galą ICA96. Co masz, Daniel, do ciekawego do powiedzenia przed galą? No, mój przeciwnik dobry. Ja słaby, będzie walka. O. Dziękuję serdecznie za wywiad. To ja rozumiem. No to do zobaczenia.